Servus. Oto kolejne VOD review, jakie zrobiłem w off-sezonie. Dosyć standardowe, chociaż trochę więcej jest gadki psychologicznej na początku, której zdecydowałem się nie wycinać. No a tak poza tym, no to raczej typowe VOD review, typowy content. Typowo będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz po sobie jakiś ślad, no i zapraszam do oglądania. Myślę, że z tych twoich opisów, tych gier, które zaplodowałeś, to ta będzie zdecydowanie najlepsza, bo jeżeli nie wiesz, co miałeś zrobić, no to fajnie, jakbyś się dowiedział. A jeżeli jest gra, która sam według ciebie, nawet ta gra była absurdalna, to ja bym jej nie oglądał na pewno w pierwszej kolejności, bo absurdalna gra, to ja rozumiem, że ona nie była miarodajna, w tym sensie, że ona no nie była taka jak inne gry, no nie? Że była trochę wyjątkowa, że nie była tam aż tyle schematów. W związku z czym lepiej pooglądać tę grę. Co to za syfy. Wyskakujące okienka od razu już. Znaczy, wiem, że na to narzekałeś, ale właśnie sobie tak to zrobiłem, żeby to mi się tylko i wyłącznie na tabie pokazywało, więc kiedy po prostu sobie gram, to nie ma tego. Ale kiedy po prostu sobie grasz, to powinieneś ciągle klikać taba. Więc to już jest problem, ponieważ na przykład, kiedy przeciwnik wraca z linii, to chcesz kliknąć taba, żeby zobaczyć, czy ma na przykład pinka, jakie ma dokładnie itemy. Następnie, na przykład, w momencie, w którym nic nie robisz, tak, jest jakaś pustka, nie skupiasz się na niczym, też możesz klikać sobie taba, ponieważ wtedy czasami zobaczysz tutaj te znaki zapytania, tak, prawda? Że ktoś się pokazał. Więc ostatecznie, jeżeli nie przeszkadza ci to, to podejrzewam, że zbyt mało używasz taba. Albo nie wiem, albo, no nie wiem, seksowne mamuśki w okolicy ci nie przeszkadzają. Bo to jest straszny, straszny syf na ekranie. No, powinienem to w ogóle ukryć, bo nawet z tego nie korzystam. Ja tego nie polecam. Uważam, że na ekranie powinny się znajdować rzeczy, które są przydatne dla gry. A build z góry zaplanowany przez jakiś program nie jest przydatny dla gry. Podobnie jak tutaj wyskakują CS-y. To też nie jest w ogóle przydatne, bo to nie jest miarodajne dla ciebie. Nie powinieneś się na tym nigdy w trakcie gry skupić. Powinieneś się skupiać, gdzie możesz dostać CS-y, prawda? Jak utrzymywać wysoką farmę, ale to nie to, że masz jakąś farmę w danym momencie jeszcze nic nie zmienia, tylko nie powinno zmienić twojego decision makingu w żaden sposób. A ta aplikacja nam tylko dla timerów. Wszystko, co potrzebujesz, żeby zagrać poprawnie, masz w środku gry. Żadne zewnętrzne aplikacje nie są w LoLu potrzebne, tak tylko powiem. Dobra, ale już klikasz tego taba z tymi mamuśkami wyskakującymi, no to co tutaj myślisz o tej grze na wstępie? No co ja myślę? Jarvan być może będzie chciał mi przechodzić na linię jakoś szybko. Jeżeli chodzi o linię, to idealnie zdobyć jakąś przewagę minionków. Nie dać się zbytnio obić. Próbować ją harasować z E i przy okazji maksymalizować value tego E, żeby trzymać przewagę minionów. Mogę sobie dać na przykład na kastery i na nią w miarę możliwości. Muszę uważać, bo ona ma Ignite'a. Ja mam TPK. Ona też musi uważać, bo ona ma Ignite'a, a ty masz TPK. To jak cię nie zabije, a zbije cię do low, to ma przesrane, jeżeli ty tylko tepniesz i zatrzymasz wave'a. Tak, ale teraz już wiem, że Zoe ma większy pressure jakby na mnie. Na początku tak. Okej, co powinieneś generalnie myśleć? No najważniejsze w Wiktorze, w sumie największy plus tego czempiona, dlaczego jest taki opresyjny na linii, jest to, że jego E no jest praktycznie niedodżowalne, prawda? Więc jeżeli przeciwnik nie ma sustainu, żeby cię utrzymać, żeby tankować to E, to znaczy, że powoli traci HP i wchodzi w zasięg dosyć niebezpieczny dla niego i w końcu forsujesz mu słaby recall. Sprawy nie ułatwia tej Zoe to, że ma Ignite'a, więc nie będzie miała TPK'a, żeby zresetować, jak i również sprawy nie ułatwia jej start, ponieważ na Wiktora dość dobry jest Corruption Potion, ponieważ zauważ, że w tym momencie twój drugi recall i twój trzeci recall przeciwko Wiktorowi musisz mieć sustain, musisz kupić potki. Więc jeżeli kupujesz potki teraz, to potem musisz kupić kolejne. Może kupisz za 150 potkę, a może, no nie wiem, nie starczy ci i znowu kupisz, no nie, za 100 kolejne potki. A jeżeli byś kupił Corruption Potiona przeciwko Wiktorowi, to od razu na drugim recallu już masz kolejne 3 staki. Już nigdy nie wydajesz na potki, a potrzebujesz przeciwko Wiktorowi sustainu. Więc jak jesteś czempionem, który się nie leczy i nie może unikać twojego E, blokować na jakiegoś shielda, nic takiego. Przykładem dobrym jest Karma, która jeżeli byś grał na Karmę na midzie, no to ona shielduje i odbiega, tak? Czyli twoje E nie jest aż takie groźne dla niej. No ale dla Zoe jest. Ona będzie tankować damage, więc potrzebuje sustainu. Także generalnie pierwsze levele powinieneś respektować, bo ona jest silniejsza na trzecim levelu, na czwartym, ma więcej damage'a. Jeszcze dochodzi ten element RNG, że nie wiesz, co wyleci jej z Miona, więc nie wiesz dokładnie jakie value ma jej W. Może mieć bardzo duże, może mieć bardzo małe. Czego oczywiście nie jestem fanem takich mechanik, tak samo jak nie lubię tego, że Twisted Fate wraca na linię raz z katalistem, a w innej grze mając te same miniony nie ma katalista, nie? Przez pasywkę, bo sobie różny gold farmi. Więc nie jestem fanem tych mechanik, no ale tak to jest, że Zoe trochę ciężko skalkulować w pełni, ponieważ nie wiesz, jakie value ma jej W dokładnie, ale powinien się spektować przez pierwsze, no 1, 2, 3, 4, 5 leveli. Natomiast im więcej masz punktów w E, tym jest lepiej dla ciebie. Tym coraz bardziej ją zaczynasz podgryzać i ty chcesz wchodzić w krótkie trady, spokojnie ją sobie podgryzać i powoli wywalić z linii, no ona będzie szukała bursta na ciebie, więc jak nie dasz jej bursta i wchodzisz w krótkie trady, to powinieneś wygrywać z czasem naturalnie, bo ona nie ma sustainu, żeby przetrwać twoje E. To może ci przyjść szybko, to też może przyjść szybko, więc tutaj nie masz czegoś takiego, że masz nieinteraktywną linię z junglerami. No i zobaczymy, co zrobisz. A czemu zaczynasz z E? Myślałem, że mi nie da range'a na kunie. A czy jeżeli stoisz na przykład tutaj i ona będzie chciała podejść i impaktować wave'a, to nie jest tak, że zawsze dasz Q? A tutaj to myślałem, że AOE z jej Q może mnie hitnąć i to byłoby niedobre. A ty masz shielda. Krótki trade zawsze jest dla ciebie dobry. No tak, no.
No to jest bardzo słabe. Jak tak używasz laserów, to już jesteś słabym Wiktorem, bo w zasadzie twoje lasery zawsze trafiają, jak jesteś dobry. To jest w pełni zależne od ciebie, czy trafiasz tym spellem w czempiony, które ani nie mają przyspieszenia movement speeda, ani dasha. Wszystkie czempiony, które są niemobilne, no to powinieneś praktycznie ciągle trafiać E. Bo to jest tylko zależne od ciebie. Czy jak grasz na Wiktora, to ty jesteś w stanie to dodżować, jeżeli on zagra dobrze? Nie. Więc ty również powinieneś doprowadzić się do stanu, w którym ty no nie jesteś w stanie zmisować tego. A żeby to zrobić, potrzebujesz wykorzystywać lokowanie animacji. Czyli powinieneś rzucać w momencie, kiedy ona lokuje się w animacji autoataku, ponieważ jeżeli ona zaczyna autoatak, w momencie kiedy ty to rzucasz, to on nie zdodżuje, nie ma czasu reakcji, ponieważ musi skończyć animację autoataku, więc szukasz lokowania się w animacjach, robisz mniej na levelu 1C. Czemu ten trade wyszedł gorzej? Bo za długo przytrzymałem agro. A czy mogłeś nie przytrzymać agro? No mogłem się w zasadzie no, odsunąć bardziej, albo... Tutaj zgarniesz agro. No być może mogłem się przesunąć bardziej w dół za te miniony. Nie? No bo zobacz, w tym momencie ciężko jest, żebyś się przesunął za miniony, to musiałbyś iść tak. To też jest bardzo długie. A jeżeli byś poszedł daleko, to wtedy się deagrują, ale to znaczy, że wychodzisz poza range'a, kiedy możesz hitować je. A skoro ty nie możesz hitować, a ona może hitować, to zdobywa przewagę wave'a. A kiedy zdobywa przewagę wave'a, łatwiej jest trafić spele. I jednocześnie dostajesz szybciej drugi level. Czy to nie jest problem? No, skoro... jest problem. To skoro nie mogłeś zgubić tego agro w taki sposób, żeby nie oddawać wave'a, to czy w takim razie potrzebny był autoatak? Widzisz, to jest prosta logika. Okej, okay, dajesz jej E przez miniony, czyli maksymalizujesz value, doprowadzasz do tego. Jeżeli teraz nie autoatakujesz, to jest dobrze. Więc oczywiście to nie jest tragedia, ale wchodzisz w negatywny trade. Trade byłby w miarę równy, gdyby albo lekko do przodu dla ciebie, jeżeli byś po prostu rzucił E. Okej, okay, to jest dobre. Powiedz mi, czy jest ci potrzebne widzieć to miejsce? No nie jest, ale ja gram na zablokowanej kamerze. Tak, czy to nie jest problem numer jeden, że będziesz ograniczony mechanicznie? Ponieważ ja nie widzę dokładnie, co się dzieje z Zeri. Jeżeli ta Zeri by chciała za chwilę zrobić na przykład lekki krok do tyłu, nagle nie widzimy, czy ona kastuje ku, czy nie. W związku z czym jesteśmy upośledzeni. No to jest problem numer jeden. Będziesz słabszy mechanicznie, jeżeli tego nie zmienisz. Zauważ, że mówiłeś, że oglądasz dużą ilość moich treści, a mimo to, więc czy może jest jakaś blokada na takiej zasadzie, że na pewno spotkałeś się wielokrotnie z krytyką zablokowanej kamery, którą robiłem, a mimo to robisz. To no, znaczy, że problem nie jest w twojej wiedzy na temat tego, co masz robić, żeby być lepszym, tylko z jakiegoś powodu ty nie robisz tych rzeczy, żeby być lepszym. Czemu? Masz jakąś teorię dotyczącą tego? Nie wiem, za każdym razem, kiedy próbowałem się uczyć na odblokowanej grać, to jakby musiałem dużo, że tak powiem, swojego zasobu intelektualnego poświęcić na to, żeby kontrolować tą kamerę. Przez to... Tak, to jest normalne. I przez to się właśnie pewnie zniechęciłem. Kontynuuję granie na zablokowanej jak debil. I rzeczywiście jest to problem numer jeden, który ja powinienem się starać jak najbardziej rozwiązać. To nie znaczy, że nie wbiłbyś mastera grając na tej zablokowanej, gdybyś inne rzeczy poprawił, ale to znaczy, że to jest o tyle kłopotliwe, że wiem, że zapoznałeś się z moimi treściami. Ja mówię graczom znacznie słabszym od ciebie, którzy są w brązach, silverach, goldach, żeby odblokowywali te kamery jak najszybciej, jak się to tylko da. Czyli ten przekaz do ciebie dotarł, a i tak nic z nim nie zrobiłeś. Oznacza to, że wiem, że powinienem coś zrobić ze swoim życiem, ale lepiej jest leżeć w łóżku albo się obijać. To jest to samo, tylko że w LoLu. Wiem, że powinienem coś zrobić, ale z jakiegoś powodu tego nie robię. Mam zasoby, żeby zrozumieć, że robię źle, ale mam wiedzę, żeby zrozumieć, że robię źle, ale mimo wszystko robię dalej źle. A każdy progres bierze się z wykroczenia poza strefę komfortu. W zasadzie w dowolnej dziedzinie. Jak robisz coś nowego, jak robisz coś, co jest trudne, jak robisz coś, czego nie rozumiesz do końca, albo coś, co rozumiesz, ale ci nie wychodzi, zawsze wychodzisz poza strefę komfortu. Więc ostatecznie, jeżeli chcesz progresować nie tylko w LoLu, ale w jakiejkolwiek dziedzinie, to będziesz musiał świadomie wychodzić poza strefę komfortu. Więc jeżeli nie umiesz zagryźć zębów i zagrać 50 gier, aż się nauczysz odblokowywać kamerę, cały czas ją trzymać odblokowaną, to tak samo nie nauczysz się innych rzeczy. I w LoLu, i to może się przekładać też na inne dziedziny, których sobie wybierzesz, że chcesz być lepszy. Bo zawsze musisz wyjść poza strefę komfortu. Na szczęście nasz układ hormonalny, czy też generalnie to, jak jest skonstruowana psychologia człowieka, nagradza nas za to. Czyli jeżeli już ci się uda, to czujesz się zwycięzcą, masz wyrzut dopaminy i generalnie czujesz się super dobrze, kiedy ci się wreszcie uda. Czyli jak robisz rzeczy, które są trudne, to twój organizm cię za to nagradza. Ostatecznie. To na plus. Dlatego fajnie jest robić w życiu rzeczy, które są trudne. Generalnie. Nie takie zajebiście trudne, że cię przytłaczają, ale wychodzić poza strefę komfortu. Dobra, tak czy inaczej, zobacz tutaj na movement. Ważny jest bardzo movement na tego typu postacie, na które możesz zasłonić się. No, minionem. Tak samo jest na Ari, która rzuca Charma, na przykład. Tak samo jest na Zoe, która rzuca Sleepa. Tak samo masz na jakiekolwiek czempiony, które generalnie zatrzymuje się na pierwszym minionie ich spell. Twój movement, zauważ, tutaj będzie dobry przykład. Zobacz, w tym miejscu ty, kiedy robisz do przodu, od razu powinieneś iść za miniona, bo wtedy słabszy gracz czasami w ciebie rzuci, ale trafi w minion. Czyli powinieneś lekko wychodzić spoza miniona, żeby słabszy gracz może zbejtował się, że dostaniesz tym spellem. A tak naprawdę cały czas jesteś za minionem. To jest element spacingu i klikanie na mikropoziomie. Że chcesz tak jakby cały czas być zasłoniętym tym minionem, ale przez chwilę dawać poczucie, że nie jesteś. Czyli klikasz na przykład dwa razy w tę stronę i jak przeciwnik widzisz, że zaczyna wykonywać animację, to już klikasz w drugą. Tylko oczywiście nie możesz się zbejtować, że tutaj zlokujesz się w animacji bijąc minion, bo wtedy to nie wyjdzie. Będziesz zlokowany i dostaniesz. Więc tutaj, nie wiem, czy ty próbujesz to robić i robisz to źle, czy robisz to po prostu nieumyślnie, tak to wygląda. Prawdopodobnie nieumyślnie, ale mógłbyś umyślnie próbować wchodzić za miniony i stać w takiej pozycji. Nie no, akurat starałem się tutaj korzystać z tych minionów. Nic nie widzimy.
Problem polega na tym, że tak. Czy Zoe jest w stanie zoutradować cię, kiedy rzuci wyłącznie Q, a ty masz Q-je? Nie. Samym Q-cie nie zoutraduje. Jeżeli musi chyba auto-atak pokładać, nie? No ale jeżeli przyjmiesz na shield, to raczej i tak trade jest dla ciebie. Więc generalnie, jeżeli przychodzi ten wave i on jest na full HP, dobijasz drugi level za chwilę, to wtedy szukaj trade'a z nią. Zobacz, za chwilę dobijesz drugi level. Jechać do przodu. Na przykład teraz, dlaczego by nie wyjść lekko do przodu? Jeżeli ona by chciała bić dalej minionem, to rzucasz nią. Drugi level. Ona ma już tutaj drugi level, bo chyba ale ona nie rzuci w siebie E, jeżeli jesteś za minionami. No w sumie też, prawda. Jakby zauważ, że to jest ten mindset, że cały czas się czegoś boisz. No wiadomo, że musisz być clean, jeżeli chodzi o movement, że to nie jest tak, że to jest proste, że jak zjebiesz, to ona cię spaniszuje, ale tak jak mówię, jeżeli chcesz progresować i być dobry, to nie robisz rzeczy prostych. Jak chcesz robić rzeczy proste, to nie będziesz lepszy. Musisz robić rzeczy, które są trudne i wychodzić poza strefę komfortu. To tylko wtedy progresujesz. Okej, okay. I wave nie jest najgorszy dla ciebie, choć oczywiście negatywny jest stan HP, ale na razie jest w porządku w miarę. Nic nie widać. O. Okej, okay, czy śledzisz Dianę, jak jej puffing mniej więcej? Mniej więcej tak, mniej więcej akurat. Czy w takim razie zdajesz sobie sprawę, że ona może tam być? Tak, zdawałem sobie wtedy sprawę z tego. To gdzie jest ta reakcja na to? Albo możesz mu pingować, żeby się wycofał, albo faktycznie followujesz go do odciny. Ponieważ Diana i Zoe, po tym jak Zoe rzuca spele, no są słabsi od was. Jarvan jako postać, która jest melee adekiem, zawsze wygrywa, nie? Na początku Conqueror, jeżeli jest dłuższa walka. Więc jeżeli Jarvan może hitować, to co do zasady powinniście wygrywać 2 na 2, chociaż jest to riski, bo różne rzeczy się mogą odpieprzyć. Więc lepiej byłoby tam w ogóle nie iść oczywiście, z jego perspektywy. I dla ciebie też oczywiście byłoby to lepsze. Ale tutaj przydałaby się jakaś reakcja, bo jeżeli wiesz, że może być tam Diana, to teraz tak, albo pingujesz mu, żeby cofnął, albo gonicie do odciny. Wave nie jest tragiczny, żebyś opuścił linię, prawda? Bo jeżeli opuścisz linię, to tracisz tego miniona i za chwilę tracisz tego. Jeżeli w miarę szybko wrócisz, to jesteś na te miniony. Oczywiście problem, gdybyś wrócił na takim HP, a przeciwnik by żył i miał no więcej resource. Dlatego jest problem z tego typu akcjami, bo one są mocno losowe. Ale co do zasady, jeżeli masz AD czempiona z Conquerorem i on nie zginie na combo, kiedy tam wejdzie, gdybyś trochę przytankował, gdybyś tam był, no to prawdopodobnie wygrywasz 2 na 2 nad AP czempiony. Oczywiście Diana coś tam robi z autoataków, ale to nie jest taki stały damage jak AD champion z Conquerorem, a Jarvan jest też silny w early game, więc tutaj może byś nawet wygrał. Chociaż oczywiście zagranie jest niefajne. Jest to trochę takie, lepiej tego nie robić, jeśli nie trzeba. No okej, okay. 1 na 1 możesz się czuć, że grasz, jak tak nie widać jej. No i ciężko byłoby ci trafić, nie? Generalnie. Dobra, coś tutaj dzieje. Dzieje się tak, że jeżeli byś wcześniej założył, bo oczywiście ona będzie chciała te dobijać, one są na takim low, że od tych minionów padną. Czyli już wcześniej powinieneś być przygotowany, żeby stojąc tutaj rzucić w nią pełne spele. No tak, a potem bym ją musiał widzieć. To też by się przydało, ale bardziej chodzi też o intencję, żeby tutaj już. Znaczy, no musiałbyś widzieć jej movement, kiedy podchodzi, więc tutaj ewidentnie nie da się grać tak, jak ty grasz. Jakbyś mógł grać jeszcze mele czempiona, byś był mniej paniszowany. Chociaż Zoe też by ci rzucała bąble z kilometra, które by ci było ciężko unikać, bo nie widzisz ich animacji, jak lecą. No ale tak czy inaczej, nie? To jeszcze niektórymi czempionami tak, ale Viktor ma tak duży zasięg lasera, że nie możesz tak grać. Więc generalnie teraz nie byłeś gotowy wcześniej, żeby kontestować miniony, bo tak naprawdę w momencie, gdy ona rzuca Q, w momencie, kiedy ona zaraz rzuca Q, ty już powinieneś być gotowy, żeby rzucić w nią E i może Q, jeżeli by weszła w range'a, i wtedy próbować z nią troszkę strajdować. Problem polega na tym, że kiedy ty z nią tradujesz, to rzucasz spele w nią, więc nie rzucasz w wave'a, czyli ona i tak dopuszuje tego wave'a. Czyli ostatecznie to ona ma reset, no ale nie jest to tragedia, bo jeżeli ty potem zareagujesz na to poprawnie, czyli zaczniesz znowu stakować, doprowadzisz, po czym zrekalujesz, ewentualnie może stepekiem to rozegrasz, to nie jest źle i tak dla ciebie. Problem jest, kiedy ty nie widzisz, że ona podchodzi, nie jesteś gotowy na to, żeby rzucić w nią combo, kiedy ona zlokuje się w animacji i zużyje swój cooldown, no a następnie rzucasz w nic, a następnie giniesz. Więc rozwiązaniem w tej sytuacji, pomijając to, że to jest też wynik tego, w ogóle to, że ta linia jest tak słaba, wynika z tego, że po pierwsze przyjąłeś na początku słabo, zagrałeś pierwsze 2 wave'y, po drugie nie zareagowałeś na Jarvana w żaden sposób, ani go nie odwiodłeś od tego pomysłu, ani nie sfollowowałeś go. Ona ma oczywiście red buffa, co też jej pomaga. Element RNG, bo dostała dość dobre, no to spowolnienie jest dosyć dobre, daje jej jakiś potencjał, żeby w ciebie wejść, ostatecznie i chase'ować cię trochę dłużej. No ale kłopot największy w rozegraniu samej tej sytuacji jest taki, że zacznijmy od tego, że tak naprawdę tutaj, kiedy ona wraca na tę linię, czyli tutaj już tak naprawdę, teraz gdy mógłbyś dać drugi punkt w E na przykład, byś miał od razu łatwiej odchudzać wave'y i troszkę ją więcej spółkował, bo czy użyjesz W na tym levelu? Może nie. Przy jakimś skrajnym olinie będziesz się bronił, no ale lepiej by było dać jej więcej damage'a, żeby ona no, nie mogła zolinować, bo będzie miała jeszcze mniej HP. I ją leczy red buff, to jest ten plus dla niej. Tak czy inaczej. Więc teraz tak naprawdę, kiedy już masz E, powinieneś się snajpić przez te miniony, kiedy ona rzuci jakiś autoatak. Więc już teraz powinieneś rzucać więcej damage'a w wave'a, to jest po pierwsze. Już tutaj powinno być więcej damage'a. A tutaj, kiedy podchodzi za chwilę, to już w ogóle powinno być E w nią i Q. Tylko oczywiście wtedy ona dopuszowuje wave'a, co jest wynikiem tego, że wcześniej nie wrzucałeś tego damage'a, dlatego o nim napomknąłem. Czyli generalnie po tym, jak ona przyszła na linię, powinieneś wrzucać więcej damage'a w wave'a, od razu rzucić E. Może nawet drugi punkt dać w E, bo W raczej jest useless na Zoe na początku. I wtedy byś troszkę ją obił, jeżeli by ci to wyszło, a to jest zależne full od ciebie, czy ty wykorzystasz jej lokowanie w animacji. No to jeżeli tobie to wychodzi, to nagle jesteśmy w sytuacji, gdzie Zoe ma mniej HP, ciężej jej się olinuje, musi bardziej respektować. Miniony są trochę obite, więc też
chociaż no nie jest tak, że ma dużo minionów za sobą, aż tak bardzo, jest lepiej. Jaka jest logika za tym, żeby tu nie tepować? Właśnie też zapomniałem o tym, że te minionki się mogą sfokusować na jednym i później będzie się to puszowało w jej stronę. Powinienem tutaj był użyć TPK, żeby powrócić na linię. Za bardzo się zafiksowałem na tym, że jest jeden minion więcej po jej stronie. Zacząłeś swój wywód od tego, że te miniony zapomniałeś, że mogą się sfokusować na jednym. No i właśnie się tutaj się właśnie fokusują. A czy gdyby one się nie sfokusowały na jednym, to byś nie tepował? Czy gdybyś, bo z twojego wywodu ja wywnioskowałem, że przez to, że one się sfokusowały na jednym, to idzie w jej stronę. Ale to zawsze idzie w jej stronę. To jest tak blisko twojego towera, że przy następnym wave to i tak idzie w jej stronę. Kolejna sprawa, że zawsze będzie jakiś jeden minion kamikadze, który gdzieś tu wlezie i dostanie tower hita. Kiedy linia jest tutaj, to któryś minion dostanie tower hita z melaków, prawdopodobnie. No tak, 90% sytuacji dostanie tower hita. To jest raz. A dwa, że to jest tak blisko, że następny wave, który przychodzi, pamiętajmy, który to jest wave, to jest czwarty, znaczy czwarta minuta, czyli szósty wave, czyli to jest drugi kanon, prawda? W ten sposób, powiedzmy. Czyli przychodzi kanon, to i tak puszuje. Czyli z tego, co ty mówisz, wynika, że to puszuje dlatego, że one się zagrowały na jednym minionie. Ale to puszuje zawsze. Ja ci powiem więcej, gdyby tam było dwa miniony, albo nawet trzy, to też by puszowało dalej w jej stronę, tylko wolniej. Teraz ten kanon, który przyjdzie, to po prostu idzie w jej stronę. No idzie w jej stronę, ale to ja nie muszę chyba marnować TPK, bo jestem równo z kanonem. No ale to wtedy tracisz melaki. No traci tyle samo. No a to nie jest tak, że z TPK chcesz coś dostać i może nie stracić, kiedy ona straci i zrobić przewagę? Bo ty masz mentalność, że fajnie, że sąsiad też nie ma, nie? No zajebiście, że sąsiad nie ma, ale może ty byś coś sobie zrobił, nie? Dla siebie. Jakby czajesz, o co mi chodzi, że co to jest za mentalność, że ona też traci? Twoim celem nie jest być naiwem, tylko zrobić przewagę jakąś. No bo zobacz, w tym momencie tracisz to, tego nie mógłbyś uniknąć, tego nie mógłbyś i teraz zobacz, kiedy nie typujesz, tracisz 3 melaki i expa z nich. Melaki dają więcej expa i więcej golda, czyli straciłeś nie połowę wave'a, straciłeś 2/3 wave'a tak na oko, powiedzmy, wiesz o co chodzi. Bo one dają też więcej expa i golda niż tylnie, czyli straciłeś ponad połowę wave'a, nie typując. Tak. Więc co z tego, że ona też straciła? Fajnie, że sąsiad też nie ma, no. Ale mógłbyś robić przewagę po prostu, mógłbyś wygrywać, nie tylko nie przegrywać. Zresztą jak ona ma 2-0, to tak jakby przegrywasz, nie? Coś trzeba ratować. To nie jest tragedia, że nie typujesz, jeżeli coś teraz zrobisz z tepekiem. Jest jeszcze szansa, że masz w głowie jakiś plan sprytny, że teraz byś na przykład zestakował wave'a, poobijał ją i użył tepeka proaktywnie, żeby zrobić przewagę. Jeżeli teraz to zrobisz, to jesteś trochę odkupiony, bo jest to jakiś plan, ale jak widać nie robisz tego. Zamiast tego wolisz walczyć 3-2. Tutaj na przykład jest błąd liczb, czyli jesteś 3-2. Czy Zeri tutaj, Zoe tutaj za chwilę nie będzie? Będzie. Ona jest praktycznie even z tobą i jeżeli byś ją śledził, to wiesz, że jesteś 3-2, czyli nawet tu nie podchodź. Ta mega głupie z mojej strony, jak teraz na to patrzę. Bo to jest zwykły błąd niepoliczenia liczb, walki 3-2, jak jesteście o wiele słabsi. Nawet 2-2 byście byli słabi, bo Zoe no, ma już 2 kille i red buffa i level nad tobą w momencie walki. Ale tutaj już masz ciężko, bo tutaj tak jakby w momencie, w którym ona jest tak bardzo do przodu, zawsze może brać wave'a, a kiedy może brać wave'a, to ciebie nie chroni twój wave. Jeszcze ona ma level do przodu, jeszcze miała przez chwilę tego red buffa, więc jeszcze nawet slow z autoataku by mogła nałożyć, jakbyś chciał wejść, jakoś próbować tradeować. Teraz już jesteś w dupie, ale jesteś w dupie w miarę na własne życzenie. Oczywiście Jarvan też się nie popisał, lecąc tam. Mógł trochę odpuścić, jak widział, że nie idziesz, ale ty też mogłeś iść. Albo zakomunikować mu, że nie idziesz. Wtedy jest to troszkę, jakby wiesz, chociaż zwiększasz szansę, że to się nie stanie. Jaka jest tutaj logika, co chcesz tu zrobić? Nie wiem, czy ta Zoe gdzieś zeszła, czy się wycofała, więc no, nieważne. Co, to nie dopuszuje tego kanona w czas, więc last hitowałem, żeby ona straciła troszeczkę, tutaj udało mi się jakby no, zabrać jej kanona. Mhm. Zobaczmy dalej. No teraz jest tak zwane kiszenie o górę już w tej grze, czyli musisz dobić do jakichś spajków, zanim coś zrobisz. Po prostu minimalizujesz straty, starasz się dobijać krypki. Fajnie by było, jeżeli byś trzymał ją na linii, czyli jeżeli byś na tyle kontestował wave'a, na tyle odchudzał, że ona nie może mocno schodzić, tak żeby nagle twoja mapa nie zaczęła przegrywać od tego, że ty przegrywasz, to tyle co możesz zrobić. No ty raczej nie dostaniesz roamu, raczej nie dostaniesz prio dużego. Zresztą Wiktor też jest słaby na roamach, nie oferujesz za wiele. Linii już nie wygrywasz. No teraz minimalizujesz straty. Teraz twoim celem jest po prostu dostawać jak najwięcej creepów i zostać jak najdłużej na linii. To jest tak proste. Teraz to już masz mentalność po prostu pod przetrwanie. No już tutaj nie możesz odratować tego. Tak jakby no... No problem polega na tym, ile damage'u dostajesz, bo teraz zobacz. Jeżeli teraz ona zaczęła pushować tego wave'a, prawda? Zaczyna pushować. Czy teraz, jeżeli ciebie nie chronią miniony, to mógłbyś równie dobrze to samo, co teraz robisz, zrobić z podwieży. I oczywiście pod wieżą też by ona mogła cię trafić, ale różnica jest taka, że wtedy ona jest jakby wysunięta głębiej, czyli jeżeli grasz w taki sposób, jest bardziej nastawiona na ganki, zarówno od supporta, jak i od junglera, to raz. A dwa, że jeżeli ona jest głębiej, to w tym momencie no następny wave przychodzi szybciej, a skoro następny wave przychodzi szybciej, to on cię chroni, prawda? W pewnym sensie, czyli używasz następnego wave'a jeszcze jako tarczy. A kolejna sprawa jest jeszcze taka, że jest łatwiej manewrować wtedy, no bo ona nie może z każdego możliwego kątu rzucać i przymierzać się, ponieważ łapie tower agro w pewnym momencie, no nie? Czyli lepiej by było odbierać wave'y spod towera, pomimo iż oczywiście i tak mogłaby ciebie zbombować. No ale statystycznie więcej dobrych rzeczy dla ciebie może się wydarzyć, jeżeli odbierasz spod towera, a nie kontestujesz głęboko, prawda? Bo wtedy ona nie może sobie z każdej strony, bo dostanie tower hita, nie może cokolwiek robić. Jak jesteś głębiej, to może się przymierzać, jakoś tak kiwać się z
tobą i się bawić z tobą i sobie na spokojnie trafi. A tower jednak jakąś presję robi. Też następny wave przyjdzie lekko szybciej, to używasz go jako tarczy. Też wtedy ona jest wysunięta, czyli Jarvan prędzej może chcieć przyjść. Albo ona musi go bardziej respektować, nawet na poziomie takim psychologicznym, że po prostu lepsi gracze będą bardziej respektować, będąc głębiej, czyli też nie będą aż tak mocno na przykład używać speli do przodu. Także cały ten... Tutaj powinieneś zrozumieć, że przegrałeś już, jak ona ma 2-0 i już jest tak słabo. I teraz odbierasz spod towera bardziej. To, że teraz jeszcze te miniony żyją, jeszcze jest okej, że rzucasz coś, nie? Że odchudzasz, że trochę rzucasz speli autoataków. Kiedy te miniony teraz mają low HP, już powinieneś cofnąć się pod wieżę i resztę odebrać pod wieżą. Czyli odchudzaj, dopóki masz miniony, które jako tako cię bronią. No bo teraz zobacz, polegałeś na tym, że zdoczujesz. Super, raz się udało, drugi raz się nie uda. Jeszcze sobie obiłeś tak, że nie dostajesz tych minionów. I tak samo teraz, zobacz. Okej, dopóki ten wave żyje, to po pierwsze zasłaniaj się nim, a nie, że jesteś odsłonięty, jak ona wchodzi tam. Tak jakbyś nie rozumiał, że ona przez ścianę może rzucić, jakbyś nie wiedział, co champion robi. No ale po pierwsze zasłaniaj się nim, czyli powinieneś stać bardziej tutaj, a po drugie, dopóki on żyje, wtedy możesz jeszcze bić. Ale kiedy on zaczyna powoli padać, cofnij się i resztę tego odbierz spod wieży, rozumiesz? To jest najbezpieczniej. W ten sposób minimalizujesz straty najbardziej. A tak to zobacz, ty z nią cały czas walczysz, tradujesz, nie wygrasz już teraz. Teraz minimalizujesz straty i czekasz na spajka. I na przykład, mając mythic, na przykład z Jarvanem, może ją shutdownujesz i wtedy odbijesz grę. Na swoich warunkach. Znowu, polegamy na dodżu, bo podchodzimy na środek linii bardziej, bliżej. Co ona teraz może zrobić? No właśnie tak myślałem, że ona sobie pójdzie na tego Drake'a, a tutaj mnie właśnie zaskoczyła tym. Tak, przychodzisz, rzucasz to, okej, zobaczymy, czy w ogóle dopuszowałeś najszybciej, jak tylko mogłeś. No, Q nie jest rzucone od razu, tylko po chwili, czyli następne Q jest rzucone później, okej. No nie, nie mogłeś tego dopuszować szybciej, dostając miniony, bez erki używając, czyli musiałeś, no nie mogłeś po prostu. I tutaj też właśnie tak nie wiedziałem, gdzie jest ta Diana. Co ona będzie teraz robić? Snajpić cię być może, jeżeli nie zeszła nigdzie. Więc tu znowu respektujesz snajpę od niej. I właśnie też tutaj straszny idiotyzm z mojej strony tutaj, bo wcześniej pinguje, że nie ma bota i ja w ogóle to zignorowałem. Jak dla mnie jeszcze powinieneś postawić warda tutaj, bo ty nie będziesz miał, ty jesteś dosyć zapuszowywany, jeżeli lane'ujesz na Zoe, czyli nie jesteś w stanie postawić jakichś wardów typu tutaj, prawda? Głębszych, no nie? Nie jesteś w stanie głębiej postawić tych wardów, więc ward tu byłby dobry, bo wtedy, w momencie, w którym w momencie, w którym Zoe cię pusznie, stracisz wizję skripów, to ty mimo wszystko, że odbierasz spod towera, to ty wiesz, czy ona idzie w bota, czy w topa. I to ma na Zoe to jest jeszcze podwójnie ważne, bo wiesz, z której strony cię snajpi. A w przypadku zwykłego czempiona wiesz, gdzie ona idzie, więc twoja mapa może łatwiej grać. Albo wiesz, z której strony wyskoczy, bo jeżeli wiesz, że ona poszła do topa, to nawet nieważne, czy to jest Zoe, czy to jest inny czempion, to nadal ty możesz wtedy grać bardziej botem, prawda? Bo wtedy ona nie ma, ma długi dystans, ma cały ten dystans do przebiegnięcia, żeby do ciebie się dostać. A jak stoisz tu, to jest risky. A jak stoisz tu, jesteś bezpieczny. Czyli tobie daje więcej bezpieczeństwa na każdego tak naprawdę czempiona. Wiedza, gdzie on dokładnie poszedł. Twojej drużynie daje więcej bezpieczeństwa, bo wiesz, gdzie on roamuje. Możesz też przewidzieć na przykład, czy robi Heralda, czy może pójdzie zdajwować bota, tak? W niektórych sytuacjach. No jeszcze na Zoe to ma dodatkowy plus, bo ona cię jeszcze snajpi dodatkowo. Więc na pewno wart, kiedy jesteś ciągle zapuszowywany i mocno przegrywasz, to lane wart jest bardzo dobry. Daje tobie dużo informacji, które są przydatne, a raczej kiedy jesteś tak zapuszowywany, to nie postawisz lepszego warta. Nie postawisz warta, który jest głębszy i daje dużo wizji na enemy junglera, więc to jest dobry wart, kiedy przegrywasz. Oczywiście, kiedy ty puszujesz, ten wart nie ma sensu. Czemu nie masz sustainu? Mógłbyś sobie potkę kupić. No, mogłem refillaby. Okej. Okay. Teraz trochę chillera jest. Po pierwsze, masz erkę, więc możesz scheatować jednego wave'a, gdyby była tragedia. I dostaniesz całego wave'a, nie? Z erki. Więc możesz scheatować jednego wave'a. Po drugie, masz TPK, więc możesz scheatować drugiego. Więc prawdopodobnie dobijesz do metika bez problemu większego. Czyli teraz jest trochę lepiej, bo Zoe zaczęła nie być na linii od 2 minut. Zoe jest awk? Nie, nie. Zoe tam. Nie wiem w zasadzie, co teraz robi, ale była w tej... Nikt nie wie, co robi. Tak, nie respektujemy tutaj bota. Też inna sprawa, że kiedy już masz tego warda i przychodzisz, to mógłbyś sobie postawić go i stać bliżej jednej ze stron. Bo oczywiście tego warda mogłeś postawić na środku, zakładając, że Zoe by z tobą lane'owała. Bo nie możesz przewidzieć, że Zoe jest tragiczna i nie chce grać linii, którą totalnie wygrywa. Więc fajnie, bo jakbyś przed tym oczywiście recallem postawił tego warda, tak jak mówiłem, ale jak już tego nie zrobiłeś, to mógłbyś teraz przychodząc, na przykład iść pierwsze tu, postawić sobie warda od tej strony i trzymać się na przykład tutaj. No bo jeżeli masz warda dokładnie tu, ta, za ścianą, to możesz stać tu i rzucać stąd spele. Inna sprawa, że oczywiście respekt bota też jest spoko. Inna sprawa, że jeżeli tego szybko nie puszujesz, to okej, Zoe mniej traci od towera. Nie wiadomo, gdzie ona jest, ona wygląda jakby była AFK po prostu. Natomiast generalnie też ty nie tracisz dużo, jeżeli od razu tego nie puszniesz. Na pewno Zoe jest w grze? Jest w grze. To co robi? Znaczy była później. No dobra, potem była, ale jej nie ma od 2 ponad minut, jak nie dłużej. No zobacz, oni zrobili Heralda bez niej. Ty lane'ujesz na nic od 2 minut. O, jest na bocie, przyszła na bota. Ciekawa sprawa. No nie mam pojęcia, co ona robiła tam. Ale w trakcie gry nie przyszło ci do głowy, że nie wiesz, gdzie ona jest? Tak bardzo nie myślisz o przeciwniku? Znaczy, no nie wiem za bardzo, jakbym miał na to inaczej zareagować. Jakby widzę, nie, ale czy ma. Myślałeś o tym, że jej nie ma i dlaczego jej nie ma? Bo to jest dziwne, że jej nie ma. Bo jak nie myślałeś, to znaczy, że nie śledzisz swojego przeciwnika, czyli wychodzi twój błąd i tak. Nie, no nie, raczej wiedziałem, że jej nie ma. No i... Założyłeś, że co robi? Kampy przez 2 minuty? No, nie, to zauważyłem wtedy, że to tam grę dałem całkiem niedawno, to wiem. Pamiętam, że wiedziałem, że jej nie ma.
Okej, okay, jeżeli tańczysz tutaj, no bo nie możesz się wysunąć głębiej, czyli poprawnie, że respektujesz. Nie możesz tak głęboko wychodzić, czyli tańczysz tu. Czy nie lepszym byłoby tańczenie tu? Ponieważ wtedy, jeśli na bocie dzieje się gang, to odpowiesz? No byłoby. Bo wtedy możesz, bo zobacz, top, na topie nie masz co robić i tutaj jest ciemno wszędzie. Ale tu masz warda, generalnie oni tu schodzą, czyli zamiast tańczyć tu, mógłbyś tańczyć tu. I wtedy, jeżeli na przykład enemy Diana gankuje bota, albo boty walczy 2 na 2, albo oni spotykają kogoś na rzece, to masz lepsze proximity, jesteś tam szybciej. Co mogłeś tutaj zrobić? Odbierać spod towera. No tak, albo no stać tam bliżej Drake'a. Znaczy no, ostatecznie chcesz to odebrać tutaj, bo teraz, okej, okay, wtedy nie blokujesz Zoe przed pójściem tam, no ale to i tak jej nie zablokujesz. Możesz jej co najwyżej troszkę przeszkadzać, ale tutaj, no riski generalnie. Po pierwsze, nie respektujesz tego move'a stopa, że on ma free, znaczy no free move'a, bo zobacz, on tyle co tak naprawdę wrócił. Zauważ, co się dzieje na topie, widzisz? Teraz jesteśmy w punkcie, gdzie patrz, tam kęcz i Nasus sąd. I zobacz, patrz, co się dzieje dalej. On poszedł, widzisz, zrykalował, nie ma go na topie. Przyszedł, jest po recallu, czyli to prajo, które teraz dostał na topie kolejne, ono nie służy do recalla, najprawdopodobniej. Bo tyle, co miał recall. Czyli do czego służy? Do zejścia. Pewnie chce coś zrobić na mapie. No właśnie, więc po pierwsze nie respektujesz tutaj top move'a, to jest raz. A dwa, że samej Zoe, że mógłbyś to odbierać spod towera. Oczywiście wtedy twój bot cierpi, bo ona schodzi szybciej, no ale to trudno, no. Jak się przegrywa tak bardzo grę, to trzeba jakoś tam liczyć na to, że jakoś się uda to skalować. Skalowanie nie jest złe w tej grze. Tam kończy na przykład w ogóle nie skaluje. Czasem jak masz jakieś zonie Banshee, to Zoe też bardziej to przeszkadza, okej? Okay? To jest trochę moment pod flipa, bo jak tu pójdziesz, to nie dostajesz mida, tak? Bo gdyby tutaj się działa akcja pozytywna, to jeszcze mógłbyś wycisnąć mida. Więc trochę to jest takie, nie do końca da się przewidzieć coś, co jest dobrą decyzją. Jest rzadko takie. Tak. No bo generalnie, jeżeli oni by disengage'owali, prawda? Oni po prostu wyszli i nie umarli, to byś mógł iść midem i wycisnąć wave'a na midzie, wziąć plate'a, jeszcze coś tam sfogować do topa, prawda? Więc byś mógł wycisnąć inną stronę mapy, a tak jak tu idziesz, to jesteś uzależniony od wyniku walki. Ale to jest taka sytuacja, gdzie na solo queue nie jesteś w stanie przewidzieć dokładnie, która decyzja jest dobra. Chyba że widzisz, że oni turbo wygrywają, bo wtedy czasami możesz tam nie iść, jak widzisz, że na pewno wygrywają bez ciebie. Ale tutaj, no to nie wiadomo, co by się stało, więc okej, okay, powiedzmy, że to jest okej. Okay. Też niesamowicie dużo byś z tego mida nie wziął, więc myślę, że to była okej okay decyzja. Nasus bierze topa, jest lekka odbitka tej gry. Jest problem trochę, bo tepek jest zablokowany, że nie możesz tepnąć na mida. Normalnie, gdyby to była 14 minuta, to tutaj tepujesz na mida, dopuszowujesz to i schodzisz w rzekę, ale niestety, no to nie była 14 minuta, w związku z czym tu nie mogłeś tego zrobić. Trochę niefortunnie, bo to byłby dobry tepek, jakby to się działo kilka sekund później, że mógłbyś tepnąć na mida, to tu powinieneś tepować na mida i wtedy schodzisz w rzekę, no ale niefortunny timer. Na pewno musisz tutaj rzucić ten laser, kiedy ona może snajpić cię stąd i stąd, zamiast stąd. No tak? Tak. Łatwo cię zabić, bardzo łatwo cię zabić. Nie chodzi o to, żeby popadać w jakąś paranoję, ale ona przed chwilą była na midzie i ona po tym midzie, jeżeli nie rekaluje, to ona schodzi w jedną albo w drugą stronę, a nawet jak rekaluje, to schodzi raczej do jednego z krzaków, więc jak cię widzi, to po prostu będzie rzucać. To jest naturalna reakcja, to nie chodzi o to, żeby popadać w paranoję, że musisz tylko stać pod wieżą i z niej nie wychodzić nigdy, ale w tego typu grze, to czy ty złapiesz to po sekundzie czy dwie, nie ma znaczenia. Czasami chcesz walczyć o prajo, nawet jak przegrywasz, żeby po prostu przeszkadzać, żeby jakoś próbować odbić liczyć na to, że przeciwnik się wyleje, ale tutaj mógłbyś to po prostu bezpiecznie grać. To jest okej, okay, bo nie podchodzisz do wave'a, który jest na środku mida, no tutaj nie grasz tak źle. Widać, że spele, które rzucasz są wolne. Nie jest tak, że kancelujesz animację jednego spela drugim. Strasznie wolno rzucasz spele. No to, bo normalnie na przykład nie, no możesz rzucić Q i w trakcie, gdy Q leci, to jeszcze dać E naraz praktycznie, a ty tak tutaj E, jak E doleci, to Q sobie rzucę i tak, nie wiem, wolny jesteś. Jakby dziadek grał, nie? Co pilot do telewizora nie umie obsłużyć. No jeszcze swoje szczekujesz tutaj. Zauważ, że nie ma potrzeby, żebyś go wyprzedzał, on już nie ma spela, żeby uciec, więc po co no, tak wyprzedzasz go do tego głupio. Foga? Zauważ, że idziesz tak, jakby on mógł dać W gdzieś w jakąś stronę jeszcze, żeby zablokować mu drogę ucieczki ewentualnie, ale on już nie ma W. Może się wtedy bałem jakiegoś flesza, ale szczerze to już nie pamiętam. Też mechanicznie słabo to wygląda, po prostu rzucasz bardzo wolno te spele. Dobra, zobaczmy, co zrobisz po wyjściu z bazy. Okej, okay, dopuszowanie wave'a, zejście. A powiedz mi, jaka jest logika wyboru side'a, do którego fogujesz? Wydaje mi się, że po prostu patrzyłem na tego Heralda, który będzie tutaj zaraz i chciałem prawdopodobnie go sekurować. Przynajmniej jeżeli ale teraz... Ale czy stanie tutaj, tak sekuruje z Heralda, który jest za 25 sekund? No myślałem, że mógłbym zrobić coś wcześniej też z tym Jarvanem. Może kogoś wyłapać, jakby przeciwnicy byli niekompetentni. No rzeczywiście, może lepiej byłoby zrobić coś... Nie, bo ostatecznie i tak następny wave musi być do odebrania przed Heraldem, a kolejna sprawa, że tu są kuraki, czyli z mojej perspektywy zauważ, że na mapie ci są pod wieżą, raczej nie dostają dive'a, ewentualnie jeżeli gdzieś jest dive, to tu, na topie nie ma dive'a, na pewno, bo nie ma wave'a, więc z mojej perspektywy, jeżeli patrzysz teraz na wybór, gdzie fogujesz, po tym jak weźmiesz wave'a, to tak, tu nie ma żadnego kampa, tutaj jest jeden kamp, czyli to jest pierwsza rzecz, którą możesz zwrócić uwagę, tutaj nie ma nic, bo tu się nic nie wydarzy, bo oni są kilometr od siebie, ewentualnie tu się coś wydarzy, czyli tutaj masz kampa do zrobienia, mógłbyś próbować robić, no masz już mythica, więc byś szybko zrobił kuraki, mógłbyś zwiększać swój gold i exp robiąc kuraki, dobijając 11 level, byś miał 11 level dobity prędzej i erkę, ulepszą
zmęczoną, więc albo robisz, tutaj masz po pierwsze kuraki, a po drugie ewentualnie, jeśli coś się stanie, to bardziej w bocie niż w topie. Więc z mojej perspektywy, tu masz dwa małe powody, nie jest to gigantyczny powód. Mówiąc małe, mam na myśli, no takie, raczej tu się nic nie stanie i kuraki też nie są super dużym powodem, tak? Ale to są jakieś małe powody. Natomiast w przypadku topa, no ewentualnie może uznamy to za mały powód, ale to jest dopiero next way, bo on jeszcze nie jest zrespiony, także tu jeszcze nic się nie wydarzy praktycznie, więc to jest trochę taki fake mały powód, a duży powód to byłby na przykład jak walka się gdzieś dzieje, albo jak widać, że jest objective i jest kontestowany, to jest duży powód, tak można by to rozdzielić, więc masz małe powody, żeby być bardziej w bocie niż w... Jakby tutaj i tu niewiele robisz, taka prawda, w tym momencie, jest to trochę przestój w grze, ale bardziej mógłbyś fogować do bota mimo wszystko, po wzięciu wave'a. Dobra, tutaj tak w miarę respektujesz, jest okej. Okay. Zauważ, że ten czas, kiedy poszedłeś pod topa, to byś raczej te kuraki zrobił, a tego wave'a i tak byś odebrał, czyli byłbyś efektywnie wyższy w expie i goldzie. Teraz spacer do tego krzaka, żeby zrecallować. Tutaj chyba chciałem ewentualnie właśnie coverować na coś takiego, bo myślałem, że tam Zoe może pójść. I właśnie to się dzieje. To jeśli tak, to zrecalluj w tym krzaku, coverując. Albo coveruj depekiem z bazy, po tym jak wydasz golda. No byłoby lepiej. Więc tutaj ten cover jest słaby, bo tok rozumowania jest dobry, że generalnie na bocie coś się może wydarzyć, ale to albo rekalujesz od razu po wzięciu stąd, albo rekalujesz stąd po wzięciu wave'a i coverujesz tepekiem, albo idziesz i rekalujesz w tym krzaku blisko, żeby odpowiedzieć, a nie, a ty tak pomiędzy, tak po środku zrobiłeś, że ani nie jesteś blisko nich, realnie ich nie coverujesz, ani nie masz też wydanego golda i tepekiem ich nie szukasz, czyli tak jakbyś ciebie na mapie nie było teraz trochę. No to jakby dwa tepeki poleciały, bym myślał, żebyście odbili, a tak to jesteś kilometr od nich. Jesteś jednym z tych graczy, którzy używają tepeka tylko jako zabezpieczenie, czyli tepek służy do tego, żeby mniej przegrać, ale nie robisz proaktywnych rzeczy z tepekiem. Duży problem. Tak jak się z tobą gada, to ten tepek jest zabezpieczeniem dla ciebie jedynie. Nie jest tak, że próbujesz szukać czegoś, że nie chcesz stracić kilku minionów i mieć lida w expie na przykład z tepeka, albo że tutaj coverujesz tym tepekiem. Nie wiem, czy też byś rozpoznał timer, kiedy tepnąć na mida, żeby walczyć o wave'a, gdyby to było możliwe, bo tam była jedna taka niefortunna sytuacja, że to był dobry timer. No tylko, że oczywiście tam nie dało się tepnąć na mida, bo nie było towera. A to był 19 chyba 50, że nie mogłeś jeszcze. 13:50, że nie mogłeś jeszcze tepnąć na miniony. Więc tutaj w tej grze akurat nie mogłeś, ale nie sądzę, żebyś był graczem, który rozpozna to w innej grze, gdy na przykład to będzie 14 i będzie ta sama sytuacja na mapie. Więc no mówię, ty używasz TPK zbyt jako zabezpieczenie. Musisz używać TPK też proaktywnie, żeby wytworzyć jakiegoś lida. Więc tutaj, tak jak mówię, był problem, że zrobiłeś coś pomiędzy. Albo powinieneś coverować z TPK-iem i wydanym goldem, albo iść tam. Ja proponowałbym coverować z TPK-iem, no bo po coś ten TPK używasz, a ty tak go kisisz, jak już jest totalna tragedia, to wtedy go używasz. No to jeszcze w ogóle mam chyba Cosmic Insight, to powinienem go używać. Znaczy to nie jest najlepszy sposób rozumowania, bo czy masz to, czy nie masz to. Jak możesz wytworzyć dużą przewagę z TPK i dużo zrobić nim zagranie, to używasz go. Zauważ, że nie myślisz tak o prawie niczym innym. Jeżeli możesz zabić flashując, to zabijasz flashując zazwyczaj. Chcesz dobić gościa flashując. Jeżeli byś miał Ignite'a, to chcesz szukać gościa z Ignite'em. Jeżeli byś miał heal'a, to też używasz go. No tutaj troszkę bardziej jest takie zacięcie defensywne, no bo niby leczenie. No ale możesz też bić się, kiedy masz heal'a prędzej. Albo mniej się boisz walki, jak masz na przykład, nie wiem, barierę, czy jak zostać. Zauważ, że tylko TPK gracze tak traktują praktycznie. Że większość graczy ma takie jakieś wkręty z TPK-iem, że to jest jakieś koło ratunkowe, a tym można robić normalnie zagrania, tak jak każdym innym summonerem. Proaktywne. Możesz użyć reaktywnie TPK, jak coś się odwali, żeby mniej stracić, a możesz proaktywnie coś wytworzyć z TPK. A z jakiegoś powodu ten summoner jest traktowany jak koło ratunkowe. Przez ciebie i przez wielu innych graczy. Losowa rzecz, całkowicie losowe, co się tutaj dzieje. Okej, okay, jest tutaj jakby podejście pod Drake'a, to jest normalne. Idziesz tutaj, podchodzisz pod Drake'a, powiedzmy, robicie tego Drake'a. W porządku, normalna sprawa. Czemu teraz nie pójdziesz na bota okrężną? No, żeby zabrać wave'a. To znaczy tak, na razie możesz iść na bota. Jeżeli oni się pokazują przy midzie, to wtedy możesz próbować dopuszować wave'a i zrobić coś z wave'em. Albo możesz ewentualnie zrecallować i próbować iść na topa, ale nie zdążyłbyś na tego wave'a, czyli ostatecznie raczej nie. Może w innym timerze, w innej grze byś mógł szukać topa i masz cały czas tego TPK'a, żeby tepnąć do drużyny w razie czego. Oczywiście TPK to nie jest to samo, co jakbyś od razu był, bo nadal, jak jesteś od razu, to szybciej zareagujesz. Tepujesz też na jakieś konkretne miejsce, nie w dowolne, jakie chcesz, ale nadal. Dobrym pomysłem byłoby, gdybyś łapał sajdy, a tutaj aramujesz. To jest aram ogólnie. Jeśli tego typu losowe walki będą decydować o wyniku twoich gier, to wynik twoich gier będzie mniej więcej w okolicach 50%. Jeżeli nie będziesz stale dbał o to, żeby mieć dobry setup, żeby zrobić jakąś wizję, żeby mieć lepsze proximity niż przeciwnik, żeby mu przeszkadzać ingerować w mapę, żeby mieć oczywiście lepszy laning phase, to jest trochę ogólnie powiedziane, no ale to się składa z wielu małych rzeczy, to nie mogę tego wymieniać tak jednym ciurkiem. Jeżeli nie będziesz dopuszczał side'ów, jak nie będziesz tak stabilnie dbał i osiągał konkretnych jakby obiektywów w grach, obiektywów tutaj w znaczeniu po prostu konkretnych rzeczy realizował w grach nie będziesz, to twoje wyniki gier będą przypadkowe i będą w okolicach 50%. Ale
co ja mam zrobić na przykład. Na przykład chodzić na sajdy, kiedy masz TPK i dopuszowywać je. Zamiast grupować się na midzie z losową walką. Drużyna cała tutaj się wjebała w tą walkę, to no chyba już lepiej. Tak, lepiej, ale ja widzę twoją tendencję. Bo w tej grze ta walka siadła nawet, ona była dla ciebie okej. Okay, a w innej grze nie siądzie. Raz siądzie, raz nie siądzie. Widzisz tę zależność 50% win ratio około? Jak będziesz lepszy mechanicznie, to może będziesz miał 51-2-3%. Będziesz częściej wygrywał walki. Ale to dalej uzależniasz się od walk na midzie, jak grasz w taki sposób. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ja nie mówię konkretnie o tym, tylko szukamy jakiejś tendencji, żeby ci pomóc, żeby dać ci jakiś wniosek. Ta sama w sobie gra nas mało interesuje. Chodzi o to, żeby na jej podstawie wyciągnąć to, co ty robisz, a co może sprawiać, że nie climbujesz. Dobra, zobaczmy sobie to do końca. Jak taka lista zaczyna to bić, to mógłbyś wziąć już bot tower, bo nikt by jej nie przeszkodził. Ja na tutaj przyjdzie, ale rzeczywiście. Nie przeszkodziłby, ewentualnie byś jeszcze tam poszedł. No, no w ogóle gdzieś indziej. Twój czas jest nieefektywnie inwestowany, bo ty stoisz przy nich, kiedy cele są już osiągnięte, no nie rozumiesz. No jest, a ramek wygrany. Dobra,